Kilka tygodni temu poznaliśmy stanowisko prezydenta Suwałk i przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie tzw. podwójnych suwalskich obchodów, uroczystości związanych z rocznicami i świętami państwowymi. W wydanym przez Czesława Renkiewicza i Zdzisława Przełomca oświadczeniu, wprawdzie nie z imienia i nazwiska, ale wystarczająco jednoznacznie wskazano, że inicjatorem podwójnych obchodów jest Jarosław Zieliński. W podobnym duchu i z tym samym wskazaniem zaledwie kilka dni temu wypowiedziała się również posłanka Platformy Obywatelskiej Bożena Kamińska. Podczas konwencji PiS do sprawy odniósł się Jarosław Zieliński. Mówmy prawdę odważnie o tym wszystkim. Mówmy jak jest. Nie owijajmy w bawełnę. Nie mówmy przez woalkę, bo to nic nie da. Czas przyszedł, że trzeba mówić jasno i wyraźnie, jaka jest sytuacja. Ja jestem przekonany, że Suwałki, mieszkańcy Suwałk chcą zmiany. Że czekają na zmianę. Mam nadzieję, że Suwalczanie wybiorą taką władzę, za którą nie będziemy się musieli wstydzić w Warszawie i w innych miejscach. Że wybiorą taką władzę, gdzie nie trzeba będzie organizować podwójnych uroczystości, bo nikt nie chce z tamtymi stać w jednym szeregu. O wspólnych obchodach mówił tak. Ja bym chciał, żeby 11 listopada Suwałka była wielka, patriotyczna, jedna uroczystość, ale z innymi władzami samorządowymi, nie z tymi, które są tak uwikłane w przeszłość. Wskazał również na motywy obecnego rozłamu. Dochodzi do paradoksów, do sytuacji paranoidalnych wręcz. Ci, którzy walczyli o utrzymanie systemu totalitarnego lub jakby no, uczestniczyli w tym systemie w taki czy inny sposób, a więc na pewno nie byli za tym, żeby Solidarność dokonała w Polsce tej wielkiej zmiany, jakiej dokonała. Teraz nawet potrafią pójść pod Dom Wolności. Miejsce dla Solidarności przypisane jakby symbolicznie, prawda? I stan wojenny, i okres 81 roku i potem przez cały czas i tam spadać kwiaty 31 sierpnia. Proszę Państwa, no niebywałe.